A u nas pora na potrójne espresso. Trzech polityków. Witamy bardzo serdecznie. Pan Andrzeja Grzyba, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Tomasza Kostusia z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana redaktora, witam państwa. I dzień dobry. Poseł Andrzej Kryj z Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panowie, dobry, o której to się wczoraj skończyło? O której wyszliście z pracy? Myślę, że była gdzieś tam 22 z minutami, jak skończyły się chyba głosowania. To później jeszcze chwila w Sejmie. Także... Aha, aha. I pod Sejmem stała grupa wielbicieli, rozumiem, Platformy Obywatelskiej i TVN-u. Dostało się posłowi Dobromirowi Sośnierzowi, który został tam poszarpany. Panów też jakoś atakowali? Andrzej Grzyb, dostało się panów coś? No ja... Akurat wyjeżdżałem samochodem gdzieś na godzinie w pół do 11, także... I byli jeszcze ci ludzie. W kierunku Górnośląskiej nic się tam nie działo. Okej, okay, Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, jak to wyglądało na sam koniec? Ja tam byłem, panie redaktorze, może nie do końca, ale swoją obecnością również wspierałem tych, którzy bardzo konsekwentnie... Bardzo odważnie walczą o standardy, walczą a jak o walczyli, a jak walczyli z posłem Dobromirem Sośnierzem, też pan wspierał? Nie byłem, panie redaktorze, świadkiem tego incydentu, także bardzo trudno mi się odnieść do tej konkretnej sytuacji. Wtedy, kiedy ja byłem, ta demonstracja była bardzo pokojowa. Nie dochodziło do żadnych incydentów, Andrzej, nie dochodziło Kryj, do Prawo żadnych aktów. Sprawiedliwości. A jak to wyglądało wieczorem? Była jakaś atmosfera grozy? Ja też nie byłem świadkiem tych wydarzeń, natomiast kiedy wyszliśmy z Sejmu, słychać było dość głośne okrzyki. O tym, co stało się pod Sejmem i co dotknęło pana posła Dobromira Sośnierza, dowiedziałem się praktycznie rzecz biorąc dopiero dzisiaj rano. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie i powiem szczerze, że budzi to mój sprzeciw, bo myślę, że każdy z nas w takiej sytuacji czułby się mało komfortowo. Kiedy zobaczyłem na publikowanych materiałach filmowych, jak pan poseł Dobromir Sośnierz był popychany przez jednego z tych pokojowo demonstrujących obrońców wolnych mediów i zwolenników demonstracji, to uważam, że tu po raz kolejny została przekroczona pewna granica i dla takiego zachowania nie powinno być żadnego usprawiedliwienia. Pan Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, zgadza się pan z tym, czy nie? Oczywiście, że się zgadzam, panie redaktorze. No takie sytuacje, takie incydenty nigdy nie powinny mieć miejsca. A skąd te emocje, natomiast, szanowny panie pośle? Jak pan je tłumaczy? Dlatego, szanowny panie redaktorze, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. No, takiego ktoś formu... wzywał do fizycznego rozprawienia się z posłami Platformy Obywatelskiej? Panie redaktorze, możemy mówić o czarnej środzie polskiej demokracji, o takim kryzysie standardów demokratycznych i to nam zafundował pan prezes Jarosław Kaczyński i to nam zafundowali politycy Zjednoczonej Prawicy. Ten zamach na wolne media w postaci przyjęcia póki co na poziomie Sejmu ustawy anty-TVN, przy tej całej atmosferze kupczenia, przy tej całej atmosferze zastraszania, przy tej całej atmosferze korupcji politycznej i tego, jak te wczorajsze obrady były prowadzone przez panią marszałek Witek, no, doprowadziły również do emocji po stronie tych, którzy protestowali pod Sejmiem. Jasne. Pod Sejmem. Andrzej Grzyb, ja tego nie usprawiedliwiam, tylko mówię o przyczynie, panie redaktorze. Doszło wczoraj do złamania prawa w Sejmie? No, panie redaktorze, to nie jest dobra ustawa. Myślę, pytam, czy jest zgodna z prawem i czy zgodna z procedurami sejmowymi, no bo pan tutaj, pan poseł Kostuś mówił o złym prowadzeniu obrad, no to co pan na ten temat sądzi? Panie redaktorze, zawsze jak dochodzi w takich okolicznościach do reasumpcji głosowania, a tym razem mieliśmy wniosek złożony przez przewodniczącego klubu Koalicja Polska PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, wniosek o odroczenie obrad do 2 września. Okazało się, że 30 posłów podpisało wniosek o reasumpcję tego głosowania. Mieli do tego prawo?
mieli oczywiście do tego prawo. Natomiast pani marszałek Witek uznała, że powód, który podali, że nie usłyszeli konkretnej daty, która była w tym wniosku złożonym przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, że to jest powód, dla którego należy powtórzyć głosowanie. To był wniosek jedyny złożony o przełożenie debaty na 2 września. No, sprawy się potoczyły tak, jak widzieliśmy. To już nie ma odwrotu. Natomiast niewątpliwie to nie pomogło atmosferze pracy nad tą ustawą. A merytorycznie, czy zmiana własnościowa w TVN-ie i wprowadzenie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, to są jakieś wielkie zmiany? Skupmy się na tej ustawie medialnej. To rzeczywiście będzie koniec wolności słowa w Polsce? Pan się zgadza z takim stawianiem histerycznym sprawy? Panie redaktorze, myślę, że smaku tej całej sprawy dodaje fakt, że oto telewizja TVN, o której już tutaj mówiono, jest w procesie koncesyjnym. Koncesja ma być wydana do końca września i w tym czasie dochodzi do inicjatywy, i to nie rządowej, a poselskiej, zmiany ustawy. Więc ewidentnie to jest odczytywane jako, nawet jakbyśmy tutaj żadnych emocji w to nie wkładali, jest to odczytywane jako próba zmiany w relacjach własnościowych, jeżeli chodzi o TVN. A TVN podlega Polsce prawu polskiemu, czy jest, ponieważ ma amerykańskiego właściciela, jest wyłączone? Panie redaktorze, oczywiście, że podlega polskiemu prawu. Tylko zawsze, jak jest rozpoczęty proces koncesyjny, a to jest postępowanie administracyjne, dokonuje się zmian w prawie, które mogą wpłynąć na ten proces, to wszyscy ci, którzy są tym zainteresowani, mogą odczytywać. No, bują w sposób sobie właściwy, najprostszy, czyli podburzają nastroje w Polsce. Pan poseł Kostuś, pan się czuje elementem tego lobbingu TVN24? Nie, panie redaktorze, jestem lobbystą w dobrym słowa tego znaczeniu polskiej demokracji, a fundamentem każdej demokracji jest TVN24. Jest, proszę mi dać dokończyć, panie redaktorze, są wolne media, są wolne sądy i są wolne wybory. To, co robi dzisiaj Zjednoczona Prawica, to, co robi dzisiaj PiS, to jest krok, to jest milowy krok w stronę państwa autorytarnego. Nie ma na to zgody, nie ma na to przyzwolenia. A jakieś merytoryczne uzasadnienie pana tezy można poprosić? Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Jest to sprzeczne nie tylko z konstytucją, nie tylko z traktatami, jakie mamy podpisane ze Stanami Zjednoczonymi. To godzi przede wszystkim w nasze strategiczne interesy ze Stanami Zjednoczonymi, w tym wymiarze politycznym, w tym wymiarze gospodarczym i w tym wymiarze militarnym. Poza tym nie zmienia się, panie redaktorze, zasad w trakcie prowadzenia gry. To, co robi PiS, to jest, tak jak powiedziałem, zamach na wolne media, a w konsekwencji, raz jeszcze to powtórzę, milowy krok w stronę państwa autorytarnego. Poseł Andrzej Kryj, złamano konstytucję, złamano traktat handlowy ze Stanami Zjednoczonymi. Warto by go poczytać przy okazji. Naruszono strategiczne interesy polityczne, gospodarcze i militarne Polski. Co pan na to, panie pośle? Panie redaktorze, szanowni państwo, no ja myślę, że tutaj i tak jest pewien postęp w tym, co mówią politycy opozycji, bo pan poseł Kostów powiedział, że to jest milowy krok w kierunku Białorusi, a jego koledzy w Parlamencie Europejskim twierdzą, że w Polsce jest już gorzej niż na Białorusi. I takich wypowiedzi było bardzo dużo. To i tak tutaj troszeczkę te nastroje ochłonęły. Tak naprawdę te wszystkie informacje, które do nas napływają o tym, jak to mamy do czynienia z zamachem na wolne media, jak to naruszamy porozumienia bilateralne ze Stanami Zjednoczonymi. Pojawiły się także ostatnio takie wypowiedzi, że być może Stany Zjednoczone dokonają częściowej relokacji swoich wojsk z Polski do Rumunii. To jest element takiej gry politycznej. Pan redaktor słusznie wskazał, że to jest lobbying stacji TVN. Natomiast przecież pewne zapisy w polskim prawie dotyczące kwestii choćby
własnościowych istniały. W tej chwili uszczegółowiamy to. Ja myślę, że żaden z panów nie byłby zadowolony, gdyby nagle się okazało, że w Polsce mogą funkcjonować media zależne od kapitału wrogiego Polsce. Tu mamy chyba co do tego wszyscy jasność. Państwo w tym momencie bardzo w wielu komentarzach mówią, co może się stać, a tak naprawdę myślę, że ten pluralizm mediów będzie zapewniony i zabezpieczony. Ja przypomnę, proszę państwa, bo państwo mówią o tych swoich protestach, protestach opozycji, protestach tych osób, które zebrały się wczoraj pod Sejmem. Ja przypomnę ten czas, kiedy w Polsce mieliśmy bardzo słabe media, niezależne od ówczesnej władzy, kiedy wszystkie stacje publiczne i stacje prywatne, te duże, mówiły jednym głosem, kiedy wolny głos płynął właśnie czy to z Telewizji Republika, czy z Telewizji Trwam. I przypomnę milionowe demonstracje w obronie Telewizji Trwam i w obronie tego, aby Krajowa Rada dała szansę tej telewizji, aby mogła nadawać na multipleksie. I wówczas, proszę państwa, państwo nie mieliście obaw co do tego, że jest zagrożony pluralizm mediów, bo te wasze media, jak to... Panie pośle, mogę powiedzieć, że mieliśmy po kolei może, dobrze? No właśnie. Więc proszę państwa, ja przypomnę wypowiedzi polityków Platformy, którzy mówili, że to są nasi sędziowie, to są nasze sądy. Którzy mówili, że to są nasze media i do tej pory tak uważacie. Panie pośle, dajmy teraz szansę na odpowiedź. Zaczniemy od pana posła Andrzeja Grzyba i potem poseł Kostuś. Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć, że ja dwukrotnie podpisywałem petycję pod udzieleniem koncesji, przedłużeniem koncesji dla telewizji Trwam, ponieważ ten proces koncesyjny się przedłużał wtedy, kiedy rozpoczynała działalność i kiedy po 10 latach miała mieć przedłużoną koncesję, a Krajowa Rada wtedy też nieśpiesznie postępowała. Podobnie jak uważam, że błędem było przedłużanie... Ale tam nie było wątpliwości dotyczących pochodzenia kapitału, prawda? Tak, panie redaktorze, to wszystko prawda, tylko że zawsze uważam, że jeżeli został rozpoczęty proces koncesyjny, to nie powinno się używać jakichś dodatkowych elementów, które na dzień złożenia wniosku o koncesję, na dzień jego rozpatrzenia, no nie powinny wchodzić nowe elementy formalno-prawne. I tutaj podobnie... Można oczywiście dyskutować, kiedy poprzednia koncesja dla TVN24 była wydawana, inny był właściciel tej stacji, a teraz jest inny, bo przed sprzedażą TVN-u Scriptsowi, więc mamy jednakowoż zmienioną sytuację. Panie redaktorze, to prawda. I gdyby na przykład to rozpatrywanie wniosku o koncesję było zakończone jednocześnie wtedy, czy byłoby na kilka lat przed ponownym złożeniem tego wniosku o koncesję i wtedy dokonuje się zmianę zasad funkcjonowania i ładu medialnego w Polsce, w tym również co do proporcji kapitałowych i skąd ten kapitał pochodzi, to myślę, że byłby czas na dokonanie tych zmian i wtedy być może ta atmosfera byłaby zupełnie inna niż jest w chwili obecnej. Ja myślę, że też to, na co tutaj zwrócił uwagę jeden z kolegów w swojej wypowiedzi. My mamy umowę o relacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy. Jest tam klauzula o ochronie inwestycji. Tak. Klauzula, która jest dosyć restrykcyjna i powiem szczerze, że ona jest zbyt restrykcyjna według mojej oceny, bo ona pochodzi z początku lat 90. Teraz tak restrykcyjny. Ja przypomnę, panie pośle, tutaj, że w tej umowie jest lista wyjątków. Na liście wyjątków jest właśnie prowadzenie stacji telewizyjnych i radiowych, więc jakby na tą umowę nie bardzo można się powoływać w tej dyskusji. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska.
Panie redaktorze, uwaga do kolegów z PiS-u, Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli nie chcecie słuchać opozycji, jeżeli nie chcecie słuchać dziennikarzy, jeżeli nie chcecie słuchać organizacji, które stoją na straży demokracji, wolności słowa, to wsłuchajcie się w głosy Polaków. Tak zawsze podkreślaliście to, że dla was najważniejszy jest właśnie głos narodu. W jaki sposób pan poseł definiuje Polaków? Proszę powiedzieć. Czy ja się łapię? Panie, czy mój głos też jest ważny jako Polaka, czy nie jest? Oczywiście, że tak. No, natomiast, panie redaktorze, jest pan ewidentnie w mniejszości, ponieważ kolejne badania opinii publicznej potwierdzają, że zdecydowana większość, powtarzam, zdecydowana większość Polek i Polaków chce, by TVN24, by TVN w ogóle jako stacja telewizyjna mogła w dalszym ciągu nadawać. A więc to jest głos Polek i Polaków, na który się powołuje, i to są obiektywne, potwierdzone badania opinii. No oczywiście, no przecież nie mógłby pan poseł się powoływać na nieobiektywne badania, w ogóle niewyobrażalne. Po drugie, no mogę powoływać się na przykład na tendencyjne, na takie, które są zamawiane, za które i jak się TVN płaci zamawia badania dotyczące tego, czy ludzie go oglądają, to one na pewno nie są tendencyjne. To jak pan redaktor mi pokaże badania szanowanej pracowni badania opinii publicznej, które wskazują na to, że ta polityka tego ataku na TVN jest zgodna z ich oczekiwaniami, to ja, panie redaktorze, ze swoich tutaj słów, ze swojej tezy się wycofam. Póki co będę swojego zdania bronił. To po pierwsze. Badania. Po drugie, mówiąc, panie redaktorze, o tym, że jest to milowy krok w stronę państwa autorytarnego, podkreślam to, że ta ustawa jeszcze nie jest obowiązującym prawem, ponieważ dopiero przeszła ten etap sejmowy. Przed nami jeszcze Senat i przed nami jeszcze podpis prezydenta. No to skąd w takim razie ta histeria, którą ta stacja wywołuje, skoro to jeszcze nie jest prawo i jeszcze czekamy na drogę, ścieżkę legislacyjną? Innymi słowy, ja chciałbym wierzyć i wierzę w to, że z tego bardzo niemądrego, z tego głupiego pomysłu, z tej ustawy ostatecznie Zjednoczona Prawica, prezes Kaczyński się wycofa. Dlaczego? Dlatego, że to godzi, że to szkodzi polskiej racji stanu, o czym mówiłem w tych relacjach politycznych, gospodarczych, ale również militarnych. Dobrze, to postawmy tutaj kropkę, panowie, z tym tematem. Panowie przedstawiliście swoje stanowiska, za co bardzo dziękuję. To teraz jeszcze, z jakimi uczuciami powitaliście państwo w gronie posłów opozycji pana Jarosława Gowina i jego jakże liczną pięcioosobową grupę, i również zaczniemy od posła Grzyba. No to jest wybór pana wicepremiera Gowina, jaką drogę... A jaką siłę teraz pan Gowin reprezentuje w parlamencie? Natomiast to było oczywiste, że w momencie, kiedy zrezygnuje ze swojej funkcji rządowej, czy zostanie z niej wyłączony, to jego szeregi się skurczą. No, takie są reguły funkcjonowania w polityce, bo przecież byłoby, nazwę bym powiedział, nawet ogromnym zdziwieniem, gdyby Zjednoczona Prawica nie próbowała utrzymać większości. Także ja się niczemu tutaj nie dziwię. Doświadczenie z poprzednich kadencji, które mam, wskazuje, że taki proces w przeszłości również miał miejsce. No, zaczęliśmy od pana, bo pan Gowin sugeruje, że będzie blisko współpracował z panem Kosiniakiem-Kamyszem i tworzył właśnie konserwatywne centrum. Panie redaktorze, ale też mamy w pamięci, kiedy to akurat w dniu naszego kongresu samorządowego pan wicepremier Gowin akurat odebrał naszemu klubowi pana posła Baszkę, który notabene opuścił go w chwili obecnej i przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Więc te losy były bardzo różne, ale... Biedny poseł Gowin. To może znajdzie miejsce współpracy z Platformą Obywatelską, pan Tomasz Kostuś.
Ja z zasady, panie redaktorze, nikomu źle nie życzę. Innymi słowy, wszystkiego dobrego na nowej politycznej drodze życia pana Jarosława Gowina i formacji Porozumienie. Ta formacja została bardzo mocno uszczuplona po wczorajszym głosowaniu. Wiemy, że z tej grupy pięciu parlamentarzystów opuściło szeregi Porozumienia i jest w zasadzie w dalszym ciągu w klubie Prawa i Sprawiedliwości, a więc wspiera rząd Mateusza Morawieckiego. Pan Gowin był ministrem w rządzie Platformy Obywatelskiej, więc stąd może ma pan jakieś bliższe przemyślenia na ten temat. Nie mam bliższych, ja nie pamiętam tych czasów, panie redaktorze, to było dawno, skupiam się na teraźniejszości i na przyszłości, a nie na przeszłości. Natomiast przypominam również, że pan premier Jarosław Gowin przez 6 lat ramię w ramię ze swoimi parlamentarzystami głosował tak jak Prawo i Sprawiedliwość, niszcząc, dewastując standardy tego, co wypracowaliśmy po 89 roku. Z drugiej jednak strony, żeby tutaj być obiektywnym i sprawiedliwym, zatrzymał na przykład wybory kopertowe, co jest no bez wątpienia takim plusem w mojej opinii. No i nie zgodził się tutaj na te zapisy, w szczególności kwestii podatkowych zapisanych w Nowym Ładzie. Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że z rządu wyleci. Prawo i Sprawiedliwość, premier uprzedził pewnie jego ruch, wyrzucając go. Tutaj wie pan, taka smutna refleksja. Chodzi o pewne standardy, chodzi o pewną kulturę. No jak możemy usprawiedliwić, jak możemy wytłumaczyć fakt, że wicepremier, jedna z najważniejszych osób w państwie, o swoim odwołaniu dowiaduje się z mediów, a nie bezpośrednio od swojego szefa, od premiera. I to no jeszcze, właśnie, to i teraz jeszcze, dajmy, to właśnie, i to z tych dajmy mediów, ten z tych temat niezależnych, z podsumować mediów, poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Po odejściu Jarosława Gowina Prawo i Sprawiedliwość miało przestać móc rządzić Polską. Miał to być rząd mniejszościowy. Wreszcie, jak samymi słowami Jarosława Gowina się posługując, zakończyła się istnienie Zjednoczonej Prawicy. No to jak? Zakończyło się? Prawo ma i Sprawiedliwość jest mniejszością w Sejmie? Panie redaktorze, szanowni państwo, no rzeczywiście zakończył się pewien etap współpracy z panem premierem Jarosławem Gowinem. To w zasadzie była jego decyzja, chociaż rzeczywiście wniosek o odwołanie jego ze stanowiska wicepremiera złożył pan premier Mateusz Morawiecki, ale przecież wcześniej poprzez pewne postawy, poprzez zachowania, poprzez wypowiedzi jego i jego współpracowników, widać było wyraźnie, że no ta współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy dla niego już się chyba kończy. Pan poseł Kostuś mówił o pewnych standardach, o dowiadywaniu się o tym z mediów. No, przypomnę zmianę na stanowisku PO, Platformy Obywatelskiej. To popatrzcie, jakie macie same standardy w pewnych sprawach i będziecie dopiero o tym mówić tutaj. Natomiast wczorajsze głosowania pokazały, że jednak rząd ma większość, że myślę, ta nasza oferta współpracy przy przegłosowywaniu poszczególnych ustaw Polskiego Ładu będzie spotykała się z życzliwością różnych kręgów parlamentarnych i wielu posłów. Spokojnie, poczekajmy. Pan premier Gowin powiedział, że chce budować konserwatywne centrum i będzie tworzył formację opartą o wartościach chrześcijańskich. Wczoraj głosował ramię w ramię ze skrajną lewicą, tymi, którzy występują przeciwko takim wartościom. Dla mnie to jest bardzo dziwne. No szkoda, bo przez tych kilka lat rzeczywiście głosowaliśmy wspólnie, mieliśmy wspólne projekty. Myślę, że pan premier Gowin chyba przelicytował w tym, co... Czy pana zdaniem pan premier Gowin spodziewał się, że jego faktyczna siła polityczna to 5 głosów w Sejmie? Trudno mi powiedzieć, natomiast kiedy rozmawiam z moimi kolegami, to oni podkreślali to jedno, że trudno im sobie wyobrazić, że będą ramię w ramię ze skrajną lewicą występować przeciwko rządowi, który
reprezentuje interesy polskie, reprezentuje interesy korzystne dla wielu, wielu... Panie pośle, musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo pięknie dziękujemy. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska i Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość, zmęczeni, ale gotowi do dalszej pracy. Bardzo pięknie panom dziękuję za poranek. Potrójne espresso. Kłaniamy się, a my już za moment przechodzimy do kultury. Kultura na dzień dobry. Dzisiaj o Teatrze Muzycznym w Poznaniu.